Taniec z gwiazdami wraca. Nie wiem, czy słyszałeś, że będzie para jednopłciowa. Jak słyszałem. Zareagowałeś na te relacje? No jak nie słyszałem, wszędzie o tym trąbią, wszędzie o tym mówią. Super, no ja tak naprawdę w środowisku tanecznym turnieje tańca par, które homoseksualistów są już od dawna, więc dla mnie to nie było dużym zaskoczeniem. Cieszę się, no, że coś takiego będzie w telewizji Polsat. A taniec jednopłciowy jest bardziej widowiskowy, mniej widowiskowy? Jakby to określić i porównać do takiego tańca, gdzie są dwie płci? No to jest całkiem inaczej, bo zazwyczaj w tańcu turniejowym takim jednopłciowych par to jest tak, że tam rolę odgrywają dwie osoby, na przykład raz partner jest partnerką, raz partnerem, zmieniają się w czasie tańca i to jest bardzo ciekawe. Jak będzie u nas w programie, to się okaże. A rozumiem, że ty wracasz do Tańca z Gwiazdami? Gdzieś tam słyszałem plotki, że ciebie nie będzie. Ja nie mogę jeszcze takich informacji gdzieś tam udzielać, ale no takie były gdzieś i są... Pogłoski, niestety, no pogłoski. Niech będzie, pogłoski. Dobra, ale trochę edycji Tańca z Gwiazdami przetańczyłeś, więc tam mniej więcej znasz trochę. Te... Nie no, ty jesteś rekordzistą, ja ci kiedyś dałem pomponika, więc tam tak, najwięcej ich przetańczyłeś. Co sądzisz o stawce dla Gwiazdy 30 tysięcy? To jest dużo czy mało, twoim zdaniem? Ja nie wierzę w takie stawki, więc nie wiem, skąd takie w ogóle stawki ktoś wymyśla, więc jeżeli ktoś takie zarabia, no to szanuję. A czyli nie spotkałeś się jeszcze z taką stawką, żeby twoja gwiazda tyle dostała? Nie, ja nie rozmawiamy w ogóle na takie tematy. Wydaje mi się, że to taki temat jest, każdy gdzieś tam zostawia to dla siebie, jaką stawkę zarabia w tym programie. Nie chciałbym wiedzieć, kto ile zarabia, a ktoś może więcej ode mnie i co wtedy? A z czego wzięło się to, że może nie pojawisz się w nowej edycji? Dlaczego? Bo takie myśli się pewnie u ciebie pojawiły. Co, jest tak, że jakby gdzieś znam ten program od podszewki, jakby coś musi mnie bardzo zaskoczyć, albo ktoś mnie musi zaskoczyć, żebym mógł gdzieś dalej coś fajnego przeżyć, więc no zobaczymy. Jeszcze rozmowy trwają, może o tak powiem. A na przykład przeskok do jury byłby dla ciebie satysfakcjonujący? Nie wiem, czy w roli takiego człowieka, który siedzi na stołku, ja się bym sprawdził. Ja się muszę ruszać, ja cały czas muszę być aktywny. Dzięki. Póki jeszcze mogę oczywiście, no bo wiadomo, no może zaraz coś... Różnie bywa. Może być tak. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki.